Witam serdecznie wszystkich zapalonych czołgistów w kolejnym odcinku z serii Jubileuszowe Bitwy. W tym odcinku rozegram z jubilatem 35-tysięczną bitwę, a jubilatem tego odcinka jest Takashi. Cześć Takashi. Cześć wszystkim, cześć. Jak widać po klasyfikacji osobistej, gracz, który potrafi grać w tą grę. Okej, ale na początku kilka głupich pytań. Pierwsze to geneza Niku. Dlaczego nazwałeś się w grze World of Tanks Takashi? To jest coś, mi się kojarzy bardziej z jakąś postacią japońską. Właśnie powiedz, o co chodzi z tym Takashi? Generalnie jest to imię japońskie, ale ja wybrałem ten nick ze względu na to, że kiedyś za młodych, że tak powiem, lat grałem w taką grę jak Medal of Honor. Serii Rising Sun, to było na temat ataku Japończyków na Pearl Harbor i tam była taka opcja gry multiplayer, że tam grałem z kolegą i zawsze mi fascynowały te ich japońskie, że tak powiem, imiona i tak dalej. Jednym z nich był właśnie Kaizu i coś podobnego, już nie pamiętam dokładnie, do Takashi, ale ten był zajęty, więc wybrałem sobie, że tak powiem, Takashi po prostu jako japońskie imię. Jeżeli chodzi o grę World of Tanks i w ogóle o gry, zacząłeś grać w 2013 roku, czyli 3 lata i dosyć sporo natłukłeś tych bitew przez te 3 lata, bo 35 tysięcy, ale to jest jedyna gra, w którą grasz i dlaczego zacząłeś grać w czołgi, w World of Tanks? To zacznę od ostatniego pytania może. Zacząłem grać dzięki reklamie telewizyjnej World of Tanks. W pewnym momencie się po prostu nudziłem, już tam była zima, pamiętam chyba, jeśli nie mylę. I się w pewnym momencie po prostu zobaczyłem reklamę, zacząłem grać tam zupełnie na innym koncie, ale tam coś mi nie pasowało i tam jakoś parę miesięcy później zacząłem grać na tym koncie, powracając. No i wcześniej tam pytałeś, o co tam pytałeś, bo to powiedziałem. Czy w inne gry też pogrywasz? Aha. Zdarza mi się grać, chociaż zdecydowanie rzadziej, w takie gry typu GTA 5, co dużo osób dosyć gra i ostatnio grałem w takiego Need for Speeda, ale to bardzo szybko przeszedłem i bardzo łatwo to była gra do przejścia, więc żadnych problemów nie było. Generalnie najczęściej grałem właśnie w World of Tanks i w GTA 5. Mhm. Tak, wspomniałem, posiadasz sporą klasyfikację osobistą, dużo, czyli można powiedzieć, grasz skutecznie. Czy ty lubisz po prostu grać randomki, czy dla ciebie głównie to są jakieś turnieje, e-sporty, a może, no nie wiem, co najbardziej lubisz w tej grze? Zdecydowanie kiedyś zwłaszcza lubiłem najbardziej randomki, w tym momencie troszeczkę zaczęło już zbyt dużo rzeczy denerwować, sobie troszeczkę odpuściłem, natomiast myślę, że dalej na pierwszym miejscu są jednak randomki, moimi ulubionymi czołgami. Tak zerkam, to w zasadzie mimo tej dużej ilości bitew, to ty Brytyjczykami 41 bitew, jedną bitwę Chińczykiem, 16 Japończykami, no i Czechosłowackimi nie grasz, a w zasadzie Skody teraz 9 i 10 te medy rządzą. Najwięcej bitew TDK-ami, bo prawie 15 tysięcy. Jak to? Dlaczego nie masz wszystkich czołgów? Jeżeli chodzi o nację, to nic za nie wcześniej zabierałem. Początkowo przyszedłem, tak jak chyba większość Wisa 3, czy też Wisa 7 na początku i to stąd, może tak, stąd moje zainteresowanie tą nacją rosyjską. Następnie zacząłem grać amerykańską linią do E5. Jakoś nigdy nie myślałem, żeby zabierać się za inne nacje, bo to jednak z doświadczeniem wiem, że to trzeba dużo robić na temat punktów załogi, czy tam procent załogi. Ja nie potrafię po prostu grać, mimo że próbowałem już grać na czołgach, tak powiem, może nie tyle stokowych, to właśnie ze stokową załogą, bo nie da się tego za golda nic zrobić tak naprawdę ich umiejętności, więc po prostu się za to nie biorę, bo wiem, że żadnej przyjemności by mi to nie sprawiało. No TDK-ami gram najwięcej, ponieważ sprawiamy najwięcej przyjemności do pewnego momentu, chociaż teraz troszeczkę zacząłem grać więcej medali. Mhm. Dobra, słuchaj. Wybrałeś czołg Bat-Chatymią, czyli medzik bardzo mobilny. No nie masz jeszcze, tak porównują czechosłowacki med TVP do Bat-Chata. Ciężko powiedzieć, który lepszy, bo obydwa magazynkowce, ale myślę, że Bat-Chatymią cały czas pozostaje jedyny w swoim rodzaju. Ja oczywiście też mam Bat-Chata, tylko że
Ja ostatnio Batchatem to chyba grałem kilka miesięcy temu, więc nie wiem, czy zagram teraz skutecznie. To co? Jedziemy bitwę? No, dawaj. I tak no pewnie to... nie wyjdzie, więc... Tak, jeszcze przed wylosowaniem bitwy i przed rozpoczęciem zadam ci takie pytanie, bo zapewne wielu graczy chciałoby się ciebie spytać, jaka jest rada, aby grać właśnie skutecznie, aby ten WN8 wzrastał, aby robić coś skutecznego w bitwach. Co byś tak w dwóch zdaniach poradził graczom? Ja bym oczywiście powiedział, nie gińcie za szybko i starajcie się przeżyć długo, ale co byś ty powiedział? No przede wszystkim nie wolno robić czegoś takiego, żeby szybciutko jechać po damage, bo nieraz mam coś takiego, że myślę, że nie zrobię damage, aż gdzieś wyjadę, raz zbiorę i bitwa tak naprawdę się kończy. To na pewno trzeba tego unikać. Raczej starać się, jeżeli chcemy sam, że tak powiem, w nosie wbić, to trzeba się raczej trzymać, może nie na pierwszej linii, tylko raczej gdzieś z tyłu starać się zrobić w ten sposób, żeby inny, że tak powiem, sojusznik, to w ogóle nie jest teamplay, ale żeby inny sojusznik zaniósł, przyjął, a ty robisz uszkodzenia. Czyli jak na przykład stoisz gdzieś tam na tej skrapie z SM7, to nie wychylaj się grając na przykład tę piątką, a koło ciebie jest S7 z drużyny, nie wychylaj się, żeby tam, żebyś ty coś spróbował odbić czy coś, tylko raczej postaraj się, żeby on zebrał i w tym momencie się wychylasz, jak ktoś inny człowiek jest na przodowaniu. No i zdecydowanie miejscówki na mapie. I jeżeli chcemy też WN8 wbijać, to bardzo ważne jest to, żeby grać mobilnymi czołgami. Ale ty na przykład mało lightami grasz, a lighty są najbardziej mobilne. No tak, ale wiesz co? Mobilnymi mam na myśli na przykład medy. Żeby nie grać na przykład typu mausem, esetą, bo to absolutnie nie ma, mija się z celem. I tak jak wcześniej wspomniałem, bardzo ważne są miejscówki. Na przykład teraz mam miejscówkę i mam za darmo strzałów FV2. Już mamy tam 401 medza na dzień dobry za darmo. Tak. Odbiłem! I na przykład ja jeszcze się nie świecę. To też jest plus takiej pozycji na przykład na tej mapie. Też zaraz się to może zmienić, bo to podjeżdża. Tak, już się świecę. Odbiłem od fałki, no ale to fałka akurat ósmego poziomu. Batchat potrafi czasami nawet tyłkiem odbić od ISA 7 i tak dalej. Nie? Ostatnio zwłaszcza jest taki syndrom, bo też co prawda grając nim tego nie zauważam, ale strzelając do niego to nieraz mi się zdarza odbić lub strzelić za zero. Dobra, jaki plan na tą bitwę? No właśnie, tak krążę i myślę, bo miasto na 100% zaraz padnie. Prawa strona to ciężko mi jest stwierdzić. Środek może jednak podtrzymajmy chwilę. Mhm. Nie chcę właśnie tak wyjechać i zginąć głupio, bo widzę, że nie mam damage'a, to chciałbym już zrobić. Wiesz, trzeba być cierpliwym. Zwłaszcza grając z takim czołgiem, to już w ogóle. Tam się wykliłem bez sensu, stałem za długo i już nie mam HP. Można by było ostatecznie wjechać tam, rozwalić tą K1. Tak się zastanawiam, czy tam im nie pomóc przypadkiem. Sama gdybyśmy, tylko pytanie czy... No dawaj, wiesz co, dobry pomysł w sumie, bo będziemy mogli strzelać w tył, co stoją, tych co stoją tutaj. Tylko fajnie byłoby się też w razie czego wrócić na bazę. Aha, mamy Conwaya. Wiesz co, ja na razie rezygnuję z tego pomysłu, bo przeładowuję, wiesz? Okej. Okay. Właśnie, ja się boję tych dwóch TD-ków, co stałem tutaj. Zwłaszcza patrząc, jak na są pobijani. Mam nadzieję, jest S7, że on tam wjedzie zaraz i zbierze przynajmniej, przyjmie coś, to wtedy nie wiem, wyjechał i tego Conwaya porobił.
Czekaj, zaraz będę twoją pomocą. Spokojnie tutaj. Gdzie oni są? Ciekli czy jak? Uciekli. Zastanawiające. Dobra, ja ląduję. Mhm. Generalnie ja postaram się wrócić jednak na twój bazę, wiesz? Niby 8-5, ale ja znam przypadki, że po prostu wjadą na kapa i takich przegranych nienawidzę. Ale nie, dobra, to już nie ma szans. Coś tam schowane mnie biło. Chyba lew. Tak, dwa razy od lowa, ale z brakiem uszkodzeń. A mnie za to zaraz FV dowali za 1400? Nie. Tak on myślę, jest, bo... Ja tak myślę, bo ja się świecę i lipa trochę. Bo jednak jest tak, jak mówiłem, że to nie będzie 100% wygrana. A że ten gość mnie jeszcze widzi, to tego to nie rozumiem. Ale to jest bitwa, tak generalnie, jak nie grać warchatem, na pewno. Taki poradnik. Jak nie grać, to na pewno możecie się uczyć, jak nie grać w tę grę, w tym czołgu. Czyli zbierać bez sensu, rezoduje, może coś z tego wyjdzie. Dobra, teraz coś na pewno zobaczymy. Bo jedzie LTTB. Dobra. Te, po tego T-62A? Albo czekaj, love. Oni się będą chować tam dołe, wiesz, dołe. Myślę, że T-62A powinien być priorytetem, skoro ładuje jeszcze. Dobra, teraz sobie przeładuję. I pojadę tego T-62A na środek rozwalić. Dobra, a ja będę ubezpieczał to, jakby się wychylali. A gościu jest chętny się wychylać, jeszcze widzę po nim. Dobra. Trzeba byłoby teraz iść z dwóch stron. No właśnie. Czekaj, ja sobie przeładuję jeszcze raz. Dobra, i został SU. No i niestety. To lipa. Zdjąłem mu gąska, ale... Kurde. Wjechałem w tego grilla bez sensu i tylko 2400. Nie, to jest tragedia.
Nie, no generalnie to bez sensu tam na początku zebrałem. To był taki problem generalnie. 3800 zdecydowanie lepiej. No, tak jak mówię, to jest przykład, jak nie grać tym progiem. A propos pytania, jak grać. Okej, okay. Ja nawet jeszcze 2000 po spocie mykłem. Ty też 2000 po spocie. Ekspy nie mamy tragiczne. No i wygrana, no. W każdym bądź razie poniżej średniej twoja bitwa, bo masz powyżej 3000 na Batczacie, a tu tylko 2,5. No niestety. No, dobra, no to w zasadzie tak podsumowując, to była twoja 35-tysięczna bitwa. 35-tysięczna bitwa, przepraszam najmocniej. No i co, zabierzesz się za te czechosłowackie czołgi? Jak będę miał kredyty, to na pewno tak. Tylko też no. Kwestią jest to, że chciałbym pominąć z wolnego doświadczenia na 100% pierwsze 8 tier, żeby do 9 od razu dojść, chociaż to jest ciężkie. No i w każdym razie jeszcze tak na koniec, bo powiedziałeś, że też bawisz się w jazdę na motorach i też robisz filmiki na YouTubie, na razie nie z motorów, ale z czołgów, nie? Tak, generalnie moją największą pasją to jest enduro, czyli taka odmiana motorów motocrossowych, z tym, że to jest bardziej jazda, można powiedzieć, terenowa, czyli bardziej nie skaczemy na torach, tylko jeździmy na przykład w lasach i tam się, że tak powiem, bawimy. Też można skakać, chociaż to nie jest do tego przeznaczony motor. No generalnie można zobaczyć na filmiku na YouTube, na czym to polega, bo można jeździć też. To jest generalnie bardzo wyczynowy sport i bardzo męczący. No więc tak, no, na YouTubie też nagrywam, staram się nagrywać jakieś na razie bitwy z World of Tanks. No i to tyle. Jeżeli chcecie, to możemy dać ewentualnie swoje, jeśli się zgodzi, link do kanału w opisie i serdecznie zapraszam. No to wszystko. Dziękuję za uwagę. Trzymajcie się. No chyba, żebyś chciał jeszcze kogoś pozdrowić. No, pozdrawiam wszystkich widzów i ciebie, Faja. No to na razie trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć.